Czy istnieje coś takiego jak ranking najgorszych vlogmasów w danym roku i czy możemy założyć, że już w tym rankingu po prostu wygrałem? Dokładnie tak znowu to samo. Jeden filmik za trzy vlogmasy. Pod numerem siódmym kryje się taka wstążka. Ej, numerek 8 to jest taka gwiazdeczka. A numer 9 to bałwanek! Standardowo szybkie otwieranie tego zwykłego kalendarza Kupię go chyba tylko i wyłącznie po to, żeby się po prostu móc najeść. W sumie, nie żebym ten kalendarz kupił z jakiegoś innego powodu, dokładnie z tego samego, kupiłem taką świecę wygilinę, dzieło pomocy dzieciom, dołącza do naszego grona zbiorów. I wkrótce chyba od nas odejdzie ten domek z Pyrnika. co prawda przepięknie pachnie, ale on ewidentnie chyli się ku upadkowi. Nagrajmy takie szybkie 360, by pokazać w jakim jest stanie i być może to jest jego ostatnie już nagranie. Te ściany naprawdę niebezpiecznie się wykrzywiają. Tak to wygląda w środku, trochę jakby to był taki wełniany domek, trochę mi przypomina tego McDonalda, którego ubrano za sweter. Lokmas, 7, 8, 9. I proszę mi nie mówić, że ja za wcześnie choinkę ubrałem. Uczelnia Kościelna Ignatianów w Krakowie choinkę ma i to nawet nie jedno, ma dwie, więc ja też mogę. No więc tak wygląda moja choinka przy różnych światełkach, które daje moja lampa. Robi się trochę imprezowo, a tak wygląda, kiedy jest całkowita ciemność i tylko lampki świecą. Tak, też uważam, że tych lampek jest za mało. Kiedy obchodzi się Boże Narodzenie, no to 25 grudnia, chociaż Wigilia 24 jest podchwytliwa, no to o oczywiście chodzi Adwent. No, powiedziałbym, że zasiada się do wigilii, gdy wszyscy przyjdą, ale wiadomo, że chodzi, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka. Kto rodził się w bożą Rady, no to Jezus, ile powinno być wigilijnych potraw, no to wiadomo, że 12. Jak nazywa się uroczysta sza, no to wiadomo, że pasterek, ale wyczekiwajka i podoba mi się ta nazwa nawet bardziej. Czym się dzielimy, no to płatkiem, chociaż też kiedyś dzielono chlebem e, Co przedstawia mniejsze zdjęcie, no to oczywiście szopkę bożonarodzeniową, ale pakasuje to nawet makieta domu Jezusa e, Jaki zwyczajnie jest, no to oczywiście to chodzi o malowanie jajek kto ciągnie sanie Mikołaja, powiedziałbym łosia, Jelenie frajerzy, no ale chodzi oczywiście o raniter i która ryba tradycyjnie jest potrawcza z Wigilii, no to karp. Zobaczmy, jakie mam wyniki. Wow, ale jestem mądry, widzicie? Czyli jestem osobą kompetentną do robienia vlogmasów. <laughs> Ostatnio pewna firma w paczce przysłała mi taką bombkę kurczaczka. Nie wiem, czy się domyślacie, o jaką firmę chodzi. Możecie pisać w komentarzach. W każdym razie fajnie to wygląda. <laughs>